Szanowni Państwo, od początku naszej działalności nie gonimy za masową oglądalnością, bo poruszamy tematy ważne, które nie leżą w zainteresowaniu wielkich komercyjnych mediów. Wychodzimy z założenia, że bezwzględnie trzeba rozliczyć PiS. To wywołuje nienawiść fanatyków PiSu, ale też bezwzględnie patrzeć na ręce nowej władzy. To z kolei wywołuje nienawiść fanatyków koalicji rządzącej. Działamy wyłącznie dzięki Twojemu wsparciu. Jeśli uważasz, że nasze programy są potrzebne, a głos naszych gości jest więcej niż ważny, wspieraj nas stale. Dziękujemy, że jesteś. Dobry wieczór, witam Państwa. Przepraszam. Jak śpiewak operowy, którym nigdy nie byłem i nie będę. Witam Państwa serdecznie w czwartek porą wieczorową. Zgodnie z obietnicą tutaj się nic nie zmieniło. Premierowy program o 22, a dlatego, że premierowy, bo po raz pierwszy z nami o 22 na żywo jest dr Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka, badaczka polityki i komunikacji medialnej. Dobry wieczór, witam Panią bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Pani doktor, badaczka polityki i komunikacji medialnej. Proszę Państwa, to teraz ja ku, mam nadzieję, Państwa radości zaproponuję naszej gościni taką zabawę. Tym bardziej, że wiem, iż Państwo jesteście bardzo krytyczni w podejściu do polityków. Hasło Kamiński, droga Pani. Hasło Kamiński, Pani jest badaczką komunikacji medialnej, a ja ustawiam się na pozycji, niech będzie, doradcy większości rządzącej. I mówię tak, chłopaki, Kamiński ma zdublowany termin, musi być o tej samej godzinie w prokuraturze i u nas tutaj przed komisją, to robimy tak, że nic nie robimy, chociaż mamy wszelkie możliwości, żeby to rozdzielić, bo można by się dogadać albo w jedną, albo w drugą stronę. Zostawiamy tak, jak jest, bo znacznie bardziej wizerunkowo opłaca nam się INBA, ponieważ ona umocni nasz wizerunek szlachetnych, walczących o sprawiedliwość polityków wśród naszych wyznawców, nie wyborców, tylko wyznawców. Oni będą zachwyceni, że jesteśmy tacy bezwzględni, że chcieliśmy tutaj Kamińskiego, próbowaliśmy go poinformować, on tam niczego nie odbierał, no i nie ma go, nie ma go, nie ma go. Oczywiście szanujemy prokuraturę, tak jak nomen omen później powiedział przewodniczący Szczerba, ale do brzegu, nic z tym nie robimy, zostawiamy tak, jak jest. W naszym rozumieniu, i to jest, myślę, istotny znacznik, zanim oddam Pani głos, w naszym rozumieniu kolejna afera i rozdzieranie szat i mówienie, jak my bardzo dążymy do tej sprawiedliwości, tylko i wyłącznie nam pomoże. Czy rzeczywiście, a więc po pierwsze, czy można było to rozdzielić Pani zdaniem i czy rzeczywiście politycy, korzystając z każdej okazji, politycy, na których głosowaliśmy, nasi politycy, korzystając z każdej okazji, żeby robić przedstawienie, kiedy można, wydaje mi się, było to załatwić w taki sposób, że albo na wejściu przesunąć przesłuchanie przed komisją, albo dogadać się z prokuraturą, że innego dnia Kamiński ma być przed prokuraturą, dr Barbara Brodzińska-Mirowska. Są dwie kwestie, bo oczywiście odpowiadając na pierwsze pytanie, takie fundamentalne, czy politykom zależy na takim publicity, czyli na takiej widzialności medialnej? Owszem, i najczęściej zależy im przede wszystkim w takiej krótkoterminowej, bym powiedziała, widzialności. No przecież ile, jak długo to będzie temat, prawda? No chwilę. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie, czy to zbliży dzisiaj partie rządzące do tego, żeby wzmacniać swój wizerunek jako koalicji, która rozlicza? Nie, to znaczy jeżeli członkowie komisji mieli takie poczucie, że to pomoże w zbudowaniu tego wizerunku takich mocnych, prawda, szeryfów, którzy o to tutaj będą się rozprawiać z bezprawiem, które w Polsce miało miejsce, to zdecydowanie był odwrotny skutek, muszę powiedzieć, dlatego że w sytuacji, w której Mariusz Kamiński ostentacyjnie jakby odmawia tak odbioru zawiadomień o zaproszeniu na to przesłuchanie i w momencie, kiedy oni wiedzą, że on się nie stawi, no bo ma kolizyjny w prokuraturze termin, to moim zdaniem ta komisja nie powinna się odbyć, bo to pokazuje, że mówiąc w skrócie, szanowni państwo, Mariusz Kamiński rozstawia tą komisję, rozstawia jej członków po kątach i jeśli my chcemy, mówię, rządzący chcą pokazać siłę państwa, sprawczość, pokazać, że bardzo kluczowe jest rozliczenie poprzedników, to tego się tak nie robi. To znaczy na pewno się tego nie robi przez pokazywanie gigantycznej słabości i pozwalanie
w taki sposób traktować się i jeszcze na dodatek upublicznianie tego medialnie. Uważam, że to, co dzisiaj rano widzieliśmy, te jatki, które się tam odbywały, to z całą pewnością nie wzmacnia wizerunku szeryfa, jeśli chodzi o ten rząd, i to absolutnie nie służy takiemu wizerunkowi i reputacji politycznej. Uważam, że to jest bardzo zły kierunek, bo nie o to chodzi, żeby robić sceny medialne, tylko chodzi o to, żeby odpowiednie organy zajęły się tymi, którzy przez 8 lat narobili ogromnego bałaganu, z którym tak na marginesie w praktyce dnia codziennego ci politycy muszą się naprawdę mocno mierzyć. Więc pokazówką tego typu w takim stylu ja mówię zdecydowanie nie. Pani doktor, istotą funkcjonowania partii, to będzie bezpośrednio powiązane z tym, o czym mówimy, i z kolejnym krokiem, jest stałe poszerzanie swoich elektoratów. To, co pani powiedziała, mi niestety, jako zdecydowanemu przeciwnikowi tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, człowiekowi, który głosował i w ostatnich, i w przedostatnich wyborach na polityków, którzy rządzą, otwarcie się do tego przyznaję, bo nie ma się czego wstydzić, mi się to jawi jako coraz tańszy cyrk dla najbardziej ubogich, nawet nie wyborców, tylko wyznawców. Bo najbardziej prymitywni wyznawcy partyjni, nieważne jakiej partii, są takimi akcjami zwyczajnie zachwyceni. Kompletnie nie widzą tego, o czym pani mówi. To jest, oczywiście, wszystkie partie mają swoich takich bardzo dużych wielbicieli, wyznawców, więc taki, bym powiedziała, elektorat bardzo żelazny jest, i jest oczywiście również po stronie koalicji rządzącej. I jasne, że porównywanie Zjednoczonej Prawicy do dzisiaj rządzących sprawia pewien kłopot w tym sensie, że ja takich porównań nie lubię, z tego powodu, że to jest zupełnie inna bajka. I zupełnie Ale tu nie ma kaliber. Porównania, przepraszam, wchodzę w słowo, tu nie ma porównania. Mówimy tylko o strategii nie rozszerzania elektoratu, tylko ciągłego umacniania tego żelaznego, głównego jądra elektoratu. To robił PiS, to robi PiS, i to samo zdaje się robić w tej chwili Koalicja Obywatelska, niestety. Tak, ale właśnie zmierzam dalej, że jedną sprawą jest dbanie o swój elektorat, czego z kolei koalicja dzisiaj rządząca, zwłaszcza Platforma Obywatelska i PSL, w poprzednich swoich odsłonach rządowych w ogóle nie robiły. To znaczy one uznały, że te partie, że jak wyborca zagłosował, to teraz znaczy, że zaufał, i to znaczy, że ma po prostu, cytując klasyka, popierać i nie przeszkadzać. No i ja bym sobie wyobrażała, po tych przejściach, które by miały te partie, również będąc w opozycji, bo umówmy się, że te relacje były dalekie od poprawnych, kiedy dzisiaj rządzący byli w opozycji, no to wyobrażam sobie, że jednak powinna nastąpić pewnego rodzaju zmiana, którą oczywiście ja z perspektywy analiz, badań naukowych, też ciągłego kontaktu z badaniami naukowymi, które są prowadzone w Europie i na całym świecie, oczekiwałabym jednak tego, żeby z tym kryzysem demokracji, z kryzysem komunikacji politycznej, którą częściowo też wywołują, a przynajmniej wspierają media, to ja bym sobie jednak życzyła, żeby partie polityczne radziły sobie w taki oto sposób, żeby ze swoim elektoratem i żelaznym, i umiarkowanym, i ewentualnymi potencjalnymi nowymi grupami zawiązywały jakieś sensowne relacje. Ja wiem, że to brzmi może naiwnie, może trochę, bym powiedziała, tak utopijnie, ale nie ma dzisiaj innej drogi w walce długoterminowej z partiami populistycznymi, jak to, żeby poważnie traktować swoich wyborców. Poważnie. I ja oczywiście wiem, że my nie unikniemy takich scen medialnych, ale ja oczekuję logicznego, strategicznego myślenia. Jeśli partie, które dzisiaj rządzą, chcą utrzymać reputację minimum na takim poziomie, jak utrzymywała to Zjednoczona Prawica, stosując totalnie środki poniżej pasa i de facto poniżając swoich wyborców, to musi skupić się na jakościowym kontakcie ze swoim wyborcą. Bo ja chyba bym się zgodziła, że te scenki, bym powiedziała, medialne, to może i żelazny elektorat utrzymują, ale całą resztę zniechęcają, bo badania medioznawcze wyraźnie to pokazują. Tego typu emocje polityczne w którymś momencie prowadzą do tego, że człowiek sobie myśli, kurczę, mam tyle problemów w swoim życiu, po co ja mam jeszcze zajmować się tymi ludźmi, poświęcać na nich swoją energię i czas, kiedy oni mi nic nie rozwiązują, żadnych problemów, za to mi dokładają niezdrowych emocji. Więc zmierzam do tego, że jest bardzo cienka granica między tym, żeby ludzi zmotywować i ich kompletnie do polityki zniechęcić. I trzeba na to bardzo uważać, jeśli się chce zadbać o nowy jakby dopływ ludzi i nowe zasoby.
ku mojej radości idziemy, myślę, w najwłaściwszą ze stron. Pani doktor, ja codziennie robię sobie prasówkę prasy europejskiej i już od kilku tygodni widzę, właściwie codziennie, alarmy dotyczące takiego oto zagadnienia, że skrajna prawica i ekstremalna prawica idzie po władzę w Unii Europejskiej. Pomijam głupkowate komentarze, które pojawiają się w naszej sieci. A co nas obchodzi, dokąd idzie skrajna prawica w Europie? No to tylko ktoś ubogi intelektualnie może w dzisiejszym świecie zadawać takie pytania. Ale zastanawia mnie jedno, bo na przykład Marek Tatała, przez niektórych znany, lubiany i szanowany przeze mnie, wiceprezes między innymi, wiceprezes zarządu Fundacji Wolności Gospodarczej, też bije na alarm jako jeden z niewielu, 5 krajów o najwyższym poparciu dla partii populistycznych, autorytarnych, Włochy, Węgry, Polska, Grecja, Francja. U nas jest absolutnie cisza. Ja mam wrażenie, że przynajmniej część wyborców obecnej koalicji rządzącej funkcjonuje w jakimś alternatywnym, wirtualnym świecie, wmawiając sobie, że wygraliśmy wybory do parlamentu krajowego, chociaż nominalnie ich nie wygraliśmy i to staje się coraz ważniejsze, patrząc na wybory samorządowe, bo to już jest żółta kartka. Za chwilę możemy teoretycznie zderzyć się z sytuacją, w której okaże się, że nagle będziemy zdziwieni, bo wybory pokażą nam czerwoną kartkę, kiedy PiS i Konfederacja będą miały największe w nich poparcie. My idziemy, zdaje mi się, w tej chwili tą drogą, a ja nie widzę żadnych działań ze strony koalicji rządzącej, które miałyby wytłumaczyć gremialnie Polakom, że wisi nad nami ultraprawicowy miecz w Unii Europejskiej, co jest faktem, a o czym w Polsce w ogóle się nie mówi. Czy pani zdaniem do wyborów europejskich koalicja obywatelska, cała demokratyczna strona i jej wyborcy znowu będą szli na tej mocno nadwątlonej fali sukcesu z 15 października? Jeśli na to koalicja rządząca dzisiaj liczy, to się przeliczy, dlatego że emocje 15 października były zupełne i zupełnie inne. To był też inny typ wyborów. Wybory europejskie są zupełnie o czym innym i one też wzbudzają zupełnie inne emocje niż wybory parlamentarne czy prezydenckie. Natomiast bardzo się cieszę, że pan redaktor nawiązał do tego, jak może wyglądać sytuacja za chwilę w Parlamencie Europejskim. Dlatego, że ten raport, do którego między innymi tutaj Marek Tatała się odniósł, to jest bardzo świeżutka sprawa, dosłownie sprzed 2 dni. Ja zresztą wczoraj miałam okazję uczestniczyć w bardzo ciekawym wydarzeniu dotyczącym polskiej redemokratyzacji, między innymi wyborów europejskich, i przytaczałam szereg badań z raportu właśnie tego, do którego się Marek Tatała odnosi, z którego inicjatywy też te raporty powstają, mianowicie autorytarny populizm, indeks autorytarnego populizmu 2024, i z tego raportu wiemy oczywiście o tym, co tutaj Marek Tatała pisze, czyli które kraje są w tym momencie najbardziej, z najwyższym poparciem dla populistów, i my w tej grupie jesteśmy, dlatego że łączne poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji to jest, szanowni państwo, 45%. Także bardzo dużo. Zatem to jest między innymi odpowiedź na pytanie, czy można traktować 15 października jako jakby emocja, która będzie wiecznie trwać i potrwa do końca kadencji. Nie, dlatego że 15 października rozpoczął proces zmiany, bardzo trudnej zmiany politycznej, i dlatego ja uważam, że przed kampanią, która praktycznie za chwilę się zaczyna, bo do początku maja trzeba te listy jakby sformatować do Europarlamentu, koalicja ma bardzo mało czasu, żeby przygotować sobie sensowną strategię działania. Oczywiście sądzę, że w tych wyborach europejskich będzie im trochę łatwiej, dlatego że Tusk z Sikorskim kawał pracy zrobili w ostatnich tygodniach, jeśli chodzi o kwestie europejskie, zatem trochę mają tutaj, bym powiedziała, w zanadrzu takich kart, ale to, że mają, nie znaczy, że je sprawnie wykorzystają. I to jest w zasadzie dzisiaj moja bolączka, największa jako badaczki komunikacji, że ja widzę gigantyczną zadyszkę, szanowni państwo, w tym, jak się rząd komunikuje. Zatem zmierzam do tego, że takim znakiem rozpoznawczym partii, które dzisiaj tworzą rząd, również biorąc pod uwagę to, jak one się komunikowały w poprzednich swoich odsłonach rządzenia, problem polega na tym, że nie mają zdolności do strategicznego budowania trwałego wizerunku i trwałej lojalności swoich wyborców. I druga cecha charakterystyczna to jest to, że one
z bardzo dużym trudem wychodzą z sytuacji kryzysowych, komunikacyjnych, trudniejszych dla siebie. I to mnie martwi, dlatego że my, szanowni państwo, rozpoczynamy drogę walki z populizmem. I te raporty, do których się odnosimy tutaj, pokazują bardzo wyraźnie. Już dzisiaj Europarlament jest bardzo populistyczny, natomiast to będzie naprawdę bardzo, bardzo populistyczny parlament, dlatego że te badania pokazują, iż w tej chwili poparcie na poziomie Unii Europejskiej dla partii populistycznych wynosi prawie 27%, co oznacza, że rzeczywiście w tym nowym rozdaniu w czerwcu ten prawicowy populizm, chociaż lewicowy populizm też ma poparcie, zdominuje Parlament Europejski. I teraz, szanowni państwo, my mamy wojnę przy granicy. My mamy ryzyko, że za chwilę być może wygra wybory Trump, chociaż spokojnie bym jeszcze czekała, bo kampania przed nimi. My mamy sytuację związaną z migracją. Jest konflikt Izrael-Palestyna, który też przebudowuje pewne kwestie geopolityczne. W takiej sytuacji tak populistyczny Parlament Europejski, gdzie gra toczy się naprawdę o duże sprawy, szanowni państwo, o duże sprawy, to jest bardzo zła informacja. Zatem moja teza jest taka, świat się przygotowuje na potencjalną, choć wcale nie przesądzoną jeszcze, kolejną kadencję Trumpa, ale Europa musi się przygotować na parlament populistów, który będzie destabilizował bardzo ważne polityki unijne, a ta destabilizacja, no dla kogo ona może być dobrą informacją? Wyłącznie dla dyktatorów, dla Władimira Putina największa. Zatem myślę, że politycy, nie wiem, znaczy nie wiem, czy myślę, ale nie wiem, czy zdają sobie sprawę, jak potężna walka jest do stoczenia, nie wiem, czy media sobie z tego zdają sprawę, nie wiem, czy społeczeństwo sobie z tego zdaje sprawę. No właśnie, i tu jest moje pytanie, zarówno do badaczki polityki, jak i komunikacji medialnej, bo tak naprawdę jesteśmy jedynym miejscem w internecie, w którym trąbimy na lewo i prawo o zagrożeniach, jakie wynikają dla Europy, naszego regionu, Polski i Ukrainy, o ile Trump wygra wybory i przede wszystkim o ile Parlament Europejski po najbliższych wyborach będzie prawicowy i ultraprawicowy. Pani doktor, dlaczego politycy demokratyczni, na których głosowaliśmy, nie informują nas o tych zagrożeniach, nie zwracają naszej uwagi na to, w którą stronę to zmierza? I dlaczego wolne, demokratyczne media nie poświęcają tym kwestiom nawet jednej minuty? Ja liczę, że zaczną media szeroko o tym dyskutować, im bliżej będzie do kampanii. Natomiast wydaje mi się, że politycy, zwłaszcza Tusk, trochę jednak o tym mówi. To znaczy, nawet jeśli nie mówi o tej skali populistów, to mówi o dużych zagrożeniach. I on, ja bym nawet powiedziała, że wajcha rządu została mocno przekierowana na kwestie bezpieczeństwa i na kwestię tego, jak bardzo ważna jest umocniona Unia Europejska, jak naprawdę do absolutnych priorytetów urasta to, żeby dzisiaj Zachód był absolutnie zjednoczony, żeby się nie dało szpilki przysłowowej wsadzić w tą strukturę, żeby Putin widział, że Zachód mówi jednym głosem, jest w stanie się zmobilizować, więc to mam wrażenie, że Tusk mówi jako premier rządu. Mówi o zagrożeniu wojną i mówi, gdzie są nasze priorytety, jeśli chodzi o fundamentalne poczucie bezpieczeństwa. Ale nie mówi, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale nie mówi mi, pani, i myślę nam wszystkim, słuchajcie, taki prosty komunikat, oczywiście on podlega rozbudowaniu, dywersyfikacji, tak można powiedzieć. Musimy iść jeszcze większą tyralierą głosować w tych wyborach, bo prawica i ultraprawica zabierze nam zjednoczoną Europę. To jest prosty komunikat, ale on w ogóle nie pada. W ogóle. Nie pada, ja się z tym zgadzam. To znaczy, ja cały czas mam nadzieję, że to się zacznie dziać. Dlatego, że no, dzisiaj oczywiście jakby sporo się mówi w takich kręgach mocniej specjalistycznych o tym, tak? Czyli między innymi z tego raportu indeks autorytarnego populizmu, tam też są bardzo wyraźne wskazówki i wnioski, jak powinna wyglądać, czy inaczej, jak może wyglądać ta kampania do Europarlamentu z perspektywy bardzo różnych państw. I już dzisiaj wiadomo, że w większości państw jednak Unia będzie zmieniała, czy politycy będą próbowali mierzyć się z tym populizmem w taki sposób, że będą podkreślać te wartości Zachodu, wartości europejskie, tą tożsamość europejską. Zatem bardziej spodziewamy się takiej retoryki, ewentualnie przez populistów nawet wzmacnianej, bardziej eurosceptycznej niż ewidentnie antyunijnej, bo nawet populiści dzisiaj
przynajmniej no, tacy bardziej racjonalni. Meloni się okazała taką bardziej racjonalną, populistką. Wszyscy bardzo się baliśmy, jak ona będzie funkcjonowała. Ona się okazała bardzo pragmatyczna, co nie zmienia faktu, że Włochy wciąż mają tę sytuację dosyć niestabilną, no i poparcie jest bardzo duże, więc nie wiadomo też, czy ona nie zmieni frontu. Populiści są raczej nieprzewidywalni, ale zmierzam do tego, że dzisiaj po stronie liderów partii prodemokratycznych, niepopulistycznych w Europie, we wszystkich krajach, leży podkreślanie tych fundamentalnych wartości, o których my mówimy. Jeśli sobie nie poradzą z wyłożeniem, że tak powiem, kawy na ławę, z czym, o co się bijemy, no to te ruchy populistyczne będą miały naprawdę świetne wyniki, dlatego że dzisiaj rzecz się toczy o to, żeby zintegrować ludzi, znów powiem patetycznie, ale wokół wartości, I to wartości naprawdę szeroko rozumianych. Zresztą Eurobarometr, też raport badawczy, najświeższy w zasadzie z końcówki marca, pokazuje, że te kwestie praworządności, praw człowieka i bezpieczeństwa są w czołówce respondentów z krajów europejskich, jeśli chodzi o takie priorytety, które powinny w tej kampanii się pojawiać, w kampanii do Europarlamentu. Więc respondenci, obywatele Unii Europejskiej wyraźnie pokazują politykom, co ich zdaniem jest ważne. Natomiast wie pan, ja mam takie poczucie, że liderzy polityczni, prodemokratyczni na poziomie europejskim muszą słuchać swoich obywateli bezwzględnie, nie bagatelizować ich lęków, nie bagatelizować ich emocji, dlatego że jeżeli będą to robić, to są na straconej pozycji w walce z populistami, bo populista te emocje zagospodaruje, na te emocje odpowie pustym hasłem i wygra wybory. Zatem trzeba dzisiaj słuchać z perspektywy liderów politycznych i wyborców, i populistów, bo wtedy można usłyszeć i się, że tak powiem, wgryźć w temat, w jakie oni będą nuty uderzać. Więc zobaczymy. Dla mnie, no liczę na to, że ten rytm kampanijny zrobi swoje i że będzie podkreślana waga tych wyborów, właśnie jeśli chodzi o jeszcze bardziej skrajne takie populistyczne przechylenie tego parlamentu nowego. Póki co demokratyczni liderzy w naszym kraju głównie kładą nacisk na urządzenie coraz tańszego cyrku w postaci komisji śledczych, o czym była pani łaskawa powiedzieć na początku naszego spotkania. Doktor Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka, badaczka polityki i komunikacji medialnej. Ja wiem, że wśród państwa pewnie są takie osoby, które myślą sobie, że my atakujemy naszych demokratów. To może politycy wytłumaczą, co jest nie tak w tym myśleniu. Wracamy za moment. Uwaga! Ten program nie jest przeznaczony dla fanatycznych wyznawców jakiejkolwiek partii czy polityka. Jeśli zalewa cię krew, gdy słyszysz coś, co nie jest zgodne z agendą partii, której jesteś wyznawcą, a nie wyborcą, lub z opinią polityka, którym jesteś wyłącznie zachwycony, to zmień to. Natychmiast. Jestem politykiem. Ufaj mi w ograniczonym stopniu. Sprawdzaj mnie i kontroluj. Nie daj mi manipulować swoimi emocjami. Nie pozwól na to Kaczyńskiemu, Hołowni, jakiemukolwiek politykowi. Bądź krytyczny. Trzeba rozliczyć PiS, ale tak samo trzeba patrzeć na ręce nam, bo to my rządzimy, a nie PiS. Zatem myśl krytycznie i rozliczaj władzę na bieżąco. Myśl, nie bądź jak jakiś dureń na smyczy, mojej lub moich przedmówców. Bądź na bieżąco, zasubskrybuj teraz. Państwa i moja gościni, dr Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka, badaczka polityki i komunikacji społecznej. No dobrze, to zostańmy przy tym krytycznym spojrzeniu na tych, na których nam najbardziej zależy, bo to stąd właśnie to krytyczne spojrzenie i krytyczne myślenie. Nie zależy nam na kondycji dobrej Prawa i Sprawiedliwości, tylko zależy nam na dobrej kondycji demokracji i demokratów. Mamy taką oto sytuację. Były prezes Orlenu Obajtek bawił się w detektywa, w agencję taką pararządową, detektywistyczną i nakazał sporządzenie raportu na temat Bartłomieja Sienkiewicza. Ten raport był przygotowywany, jak dobrze pamiętam, przez jedną z firm amerykańskich. To są jedne z wniosków z tego raportu. Nawiązana przez Sienkiewicza współpraca z Orlenem, to był 2003 rok, przyniosła mu w latach 2004-2013 blisko 7,5 miliona złotych dochodu, a współpraca założonej przez niego spółki z innymi spółkami Skarbu Państwa w latach 2009-2012 ponad 2 miliony zysku netto. Materiały przekazane przez ministra aktywów państwowych Borysa Budkę i określane jako raport Orlenu o Sienkiewiczu zostaną przekazane do prokuratury regionalnej w Łodzi, która podejmie dalsze decyzje. O tym poinformowała dziś w rozmowie z PAP prokuratura krajowa.
Pani doktor, czy Donald Tusk, mimo że Bartłomiej Sienkiewicz, albo nie mimo, to ja już źle myślę, właśnie dlatego, że to jeden z jego najwierniejszych pretorian, powinien ten raport potraktować bardzo poważnie, a nie po macoszemu, bo on zdradza, jeśli jest prawdziwy, i tym chyba zajmie się między innymi prokuratura, on zdradza, że metody działania i efekty tych działań w przeszłości ugrupowania, które reprezentuje premier, nie za bardzo różniły się od tego, z czym premier walczył w kampanii wyborczej do naszego parlamentu w zeszłym roku. Nie za bardzo różniły się od tego, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, jeśli okaże się to prawdą. A więc czy sprawa zostanie zamieciona pod dywan, czy też premier ma na tyle duże cojones, że jest w stanie poważnie potraktować tego typu ustalenia, podkreślam, o ile okażą się prawdziwe, w odniesieniu do jednego ze swoich najbliższych współpracowników. No tak, tu się pojawiają dwie kwestie, dlatego że z jednej strony, jeżeli mówimy o procesie odbudowy jakości państwa prawa, jakości demokracji, to każdy sygnał, który sugeruje, że mogły zajść jakieś nadużycia, nieprawidłowości, oczywiście to trzeba sprawdzać. I teraz, i to jakby jest bezdyskusyjne. Tutaj oczywiście trzeba poczekać absolutnie na to, jakie działania podejmie prokuratura i jakie będą z tego wnioski, więc nie przesądzamy, rzecz jasna. Natomiast pozycja Donalda Tuska w tej chwili, w tym procesie redemokratyzacji, w jakim my jesteśmy, jest taka, że on, ponieważ oczekiwania są wobec niego też bardzo duże, jemu też zależało, on to w kampanii podkreślał, żeby wyraźnie pokazywać, że się różnimy, że jest inna jakościowa polityka, to on oczywiście tej sprawy, jak sądzę, pod dywan zamieść nie może, dlatego że zamiatanie wszystkich jakichś wątpliwości, które się będą pojawiały wobec członków jego rządu, nawet dotyczące przeszłości, będą potencjalnie zagrażać tej reputacji, tym bardziej, że pamiętajmy, że oczekiwania wobec tego rządu są naprawdę znacznie wyższe. To znaczy chcę powiedzieć, że temu rządowi wolno jednak mniej niż Zjednoczonej Prawicy, bo te oczekiwania, standardy, oczekiwania pewnych standardów są zupełnie inne, więc nie sądzę, żeby sprawę zamiatał. Natomiast ja mam wrażenie, że w tym jednym aspekcie Tusk zmienił swoją politykę, jeśli chodzi o to, co wcześniej robiono, dlatego że wcześniej, w poprzednich jeszcze swoich kadencjach, zazwyczaj rząd PSL-u i Platformy Obywatelskiej bardzo szybko podejmował decyzje, czyli wystarczyło, że ktoś zrobił mi nawet mały błąd i był natychmiast odwoływany ze stanowiska. Czyli wtedy rząd Tuska bardzo bał się mediów, opinii publicznej, w takim też niezdrowym sensie. Więc ja sądzę, że różnica polega na tym, że Tusk dzisiaj takich informacji nie zamiecie pod dywan, też nie specjalnie może zamieść, ale z drugiej strony na pewno nie będzie taki wyrywny do wyciągania konsekwencji, zanim pewne rzeczy zostaną wyjaśnione, tym bardziej, że no tutaj, no mówię, jak porównamy mimo wszystko z tym, co robiła Bajtek, co robiła cała Zjednoczona Prawica, to jednak myślę, że skala jest zupełnie inna, co nie zmienia faktu, że sprawdzić trzeba, ale sądzę, że z jakimiś konsekwencjami poczeka premier do ostatecznych wniosków. Co do tego też nie mam wątpliwości, natomiast mnie zastanawia cały czas jedna kwestia, bo nie chodzi o to, żeby teraz robić raban, no tylko tutaj myślę kwestią fundamentalną jest to, że chodzi o nie jakiegoś zwykłego Zbyszka z Bogdańca, tylko o Bartłomieja, dokładnie o Bartłomieja Sienkiewicza, więc tutaj no też powiedziałbym, premier Tusk podejmuje takie bardzo osobiste ryzyko w takiej oto postaci, że może chcieć dogłębnego wyjaśnienia tych ustaleń raportu. Nie będzie miał wyjścia. Czy to dotyczy Bartłomieja Sienkiewicza, czyli no, kogokolwiek by to z rządu nie dotyczyło dzisiaj, jeśli chodzi o jakieś wątpliwości, to Tusk nie będzie miał wyjścia. Natomiast sądzę, że też opozycja, która jest dzisiaj bardzo mocną opozycją z racji tego, że jeszcze wiele jest takich uwikłań, które zostały po tej władzy, będzie też robiła wszystko, żeby wyszukiwać różne smaczki, mniej prawdziwe, bardziej prawdziwe, mniej sprawdzone, bardziej sprawdzone, żeby jednak w ten rząd uderzać i cała
myślę, trudność tego, czy wyzwania tego rządu będą polegały na tym, że Tusk będzie musiał ważyć pewne argumenty. Natomiast niestety wszelkie poważniejsze wątpliwości, czy to dotyczą mniej ważnego, czy popularnego, czy znanego przedstawiciela rządu, czy bardziej, sądzę, że jest w takiej sytuacji politycznej dzisiaj ten rząd, ta koalicja, że tych spraw nie będzie można zamiatać pod dywan, jeśli rzeczywiście no, ma się ten rząd jakoś różnić, a sądzę, że na tym jednak Tuskowi mocno zależy. To teraz jeszcze na koniec, pani doktor, o chyba nie będzie przesady, jak powiem, o żenujących koalicjantach Koalicji Obywatelskiej, czyli o Lewicy. Z uwagi na kryzys w Lewicy w przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się głosy o ewentualnym zmianie kierownictwa ugrupowania. Czarzasty Biedroń mieli podczas posiedzenia zarządu zasugerować, że nie będą się już ubiegać o szefostwo na kolejną kadencję. I w świetle tego, co zacytowałem, to chciałbym, żeby była pani łaskawa odnieść się do tego, że polska klasa polityczna nadal pozostaje bardzo prostacką klasą polityczną. Jest bardzo wsobna. Przy okazji wyborów samorządowych, przynajmniej ja to zauważyłem, że tak naprawdę główni rozgrywający demokratycznej sceny politycznej, oni już zakończyli swój bój. Oni już są ministrami. Oni już mają stanowiska. I tak naprawdę interes partii, taki jest mój wniosek po wyborach samorządowych, on się zakończył na ich własnych stanowiskach. One są, zostały zachowane, wybory samorządowe tego nie zmieniły. I teraz, biorąc pod uwagę żenujący stan polskiej lewicy, bo potencjał elektoratu lewicowego jest w Polsce znacznie większy niż to żenujące poparcie lewicy, mnie zastanawia, czy zmiana kierownictwa w lewicy coś da, bez wdawania się w jakieś spekulacje dotyczące nazwisk, bo za tym komunikatem idzie jeszcze jeden i on moim zdaniem niestety pokazuje, że to nic nie da. Ministra Dziemianowicz-Bąk no może nie sugeruje, ale pozostawia otwarty temat swojego kandydowania na urząd pod w Pałacu Prezydenckim pod, chciałem powiedzieć, świecznikiem, pod żyrandolem. Więc w sytuacji, kiedy lewica szoruje dno, bo regularnie, jeśli chodzi o potencjał i możliwości lewicy, lewica szoruje dno, jeśli teraz zaczynają się pojawiać nawet takie wstępne rozmowy o tym, że Dziemianowicz-Bąk mogłaby kandydować, no to mamy przykład tej wsobnej polityki właśnie, bo dokładnie to samo robi Hołownia od dawna. Nie ma Polski 2050. Jest Hołownia, moja prezydentura i mój folwark, który ma mi w tym pomóc. I teraz ja, patrząc na to, w jakim miejscu jest lewica, to myślę sobie, że nawet ostatnim tematem nie jest dyskusja o tym, czy i kto będzie kandydatem na prezydenta czy prezydentkę, tylko odbicie się od tego dna, po którym się w tej chwili szoruje, szczególnie przed eurowyborami. To jest naprawdę jakby temat rzeka lewica, dlatego że, to znaczy ja się zasadniczo zgadzam co do głównych, bym powiedziała, diagnoz. I teraz, żebyśmy też docenili pewien trud, który jednak przed Tuskiem jest, to ten trud polega na tym, że on ma nieokiełznanych koalicjantów. I to, że jakby oczywiście my bardzo dużo mamy krytycznych uwag, tak jak pan redaktor powiedział, wynikających, jak sądzę, jednak z troski o ten dobrostan tego rządu summa summarum. Natomiast poza tym, że on mierzy się z ogromną ilością wyzwań, które ja myślę, że my, komentatorzy, naukowcy, a tym bardziej wyborcy, nawet sobie sprawy nie zdają, jaki tam jest bój codziennie na poziomie takiej codziennej pracy, to jeszcze ma koalicjantów. I teraz tak, lewica jest w bardzo trudnej sytuacji. Ja sądzę, że ona szybciej zostanie wchłonięta przez Tuska, który zresztą do marginalizacji lewicy dąży i to nawet nie jest jakiś specjalnie, no to widać po prostu. I teraz jak patrzymy na to, co się z lewicą dzieje, to trzeba zadać pytanie, czy on nie ma trochę racji. Dlatego, że dzisiaj lewica, gdyby nawet zdecydowała się na zmianę kierownictwa, to ja bym powiedziała, że to są zmiany kosmetyczne, dlatego że lewica ma dzisiaj fundamentalne problemy. I gdzie jest ten problem? Jest problem z tym, że ona się nie potrafi zdecydować, określić. Z jednej strony lewica wie, że ona musi być przy Tusku, ponieważ tylko to pozwoli jej budować do swoich wyborców przekaz, że ona ma jakikolwiek wpływ na to, co się w tym kraju dzieje, ponieważ tworzy rząd. Z drugiej strony jest partia Razem, która w zasadzie jest trochę za, a nawet przeciw,
no bo w zasadzie do rządu nie weszła, ale w klubie jest. No i teraz po drugiej stronie jest Hołownia, ja się w pełni zgadzam z tą diagnozą, to znaczy od jakiegoś czasu o tym też bardzo mocno i głośno mówię, że dzisiaj Polska 2050 jest to kompletnie podporządkowana Hołowni i jego aspiracjom politycznym, które są bardzo mocno na dzisiaj ograniczone, bo on w zasadzie nie wchodzi do drugiej tury przy mocnym kandydacie PiSu. I teraz Tusk musi dążyć do tego, żeby Lewica, która po wielu latach ponownie jest w rządzie i po dużej przerwie między 2015 a 2019, no trochę się na tą władzę, no nie chcę powiedzieć rzuciła, ale mocno się upaja tą władzą. I teraz jest pytanie, w jakim ona się celu upaja? Czy władzą dla samej władzy, czy jednak po to, żeby zbudować sobie jakieś zaplecze? Jeżeli tak dalej pójdzie, to w następnych wyborach samorządowych realnie Lewicy nie będzie, dlatego że partia Razem sama niewiele wskóra i ona akurat potencjału na większość wyborczą moim zdaniem nie ma. Więc w tej chwili wyborca lewicowy zadaje sobie pytanie, po co ma głosować na Lewicę, skoro w zasadzie Platforma czy Koalicja ogarnie, mówiąc kolokwialnie, większość postulatów, które są ważne dla Lewicy. Hołownia, bardzo dobry medialny znowu start, tylko w polityce, panie redaktorze, jest tak, takim spektaklem, fajnym ogarnięciem komunikacyjnym można przetrwać chwilę, ale nie przetrwa się w polityce długo. Dlatego niestety Hołownia ostatnio popełnia błędy, które boleśnie obnażają jego brak doświadczenia politycznego, a być może, chyba nawet zaryzykuję tezę, również pewnych zdolności politycznych. Więc dzisiaj Tusk walczy, że tak powiem, jego rząd o bardzo duże sprawy i jeszcze walczy o to, żeby się ten rząd nie rozleciał, ponieważ koalicjanci no, wchodzą ze sobą w starcia, które moim zdaniem są nie do strawienia dla wyborców, którzy poparli ten rząd. Doktor Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka, badaczka polityki i komunikacji medialnej. Dziękuję pani za dzisiejsze pierwsze spotkanie o 22. Ja osobiście jestem zachwycony, mam nadzieję, że państwo także. I to jest dopiero początek, bo patrzę na nasz kalendarz i jesteśmy umówieni za 2 tygodnie, również o 22. Do zobaczenia. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego, dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia. Bądź na bieżąco, zasubskrybuj teraz. Szanowni Państwo, dziękując Państwu za uwagę, to ja jeszcze szybko przypominam, że jutro 2 programy stałe, bo to się u nas ciągle zmienia. O 20 dr Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista, to ten ekonomista, który zanim to było modne w wielkich mediach, informował w naszych programach o, mówiąc delikatnie, licznych nieprawidłowościach u prezesa Obajtka w Orlenie i w otaczających go przedsiębiorstwach. Oczywiście o 22, jak to zwykle w piątek, profesora Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka, psycholożka, psychoterapeutka. Żegnając się z Państwem, dziękuję za komentarze i dziękuję za to, że Państwo stale nas wspieracie, bo jesteśmy od Państwa w pełni zależni i dzięki Wam możemy uprawiać coś, co w Polsce jest praktycznie nieobecne, czyli krytyczne myślenie w aspekcie troski o demokrację, troski o demokratyczną większość. Nie da się rządzić i nie da się wygrywać wyłącznie hejtowaniem słusznym PiSu i wyłącznie chęcią czy też rozliczaniem Prawa i Sprawiedliwości. To paliwo, możemy zaryzykować stwierdzenie, już się właściwie skończyło. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, widzimy i słyszymy się na naszym kanale codziennie, jutro na żywo o 20, a potem o godzinie 22. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy.